Zaraportowaliśmy bardzo dobry wynik drugiego kwartału i pierwszego półrocza. 690 milionów złotych zysku w drugim kwartale 2016 roku. Ponad 11% ROE w kwartale, 10,7% w pierwszym półroczu. No i to, co cieszy, to jest przede wszystkim struktura. Tutaj drugi kwartał to jest przede wszystkim przyspieszenie wynikające z działalności komercyjnej banku. Mocny wzrost podstawowych dochodów banku, a więc wyniku odsetkowego i opłat i prowizji, łącznie wzrosło na 3,5% kwartał do kwartału. A to dzięki z jednej strony poprawie wolumenów. Tutaj przyspieszyły szczególnie kredyty korporacyjne, ale również detalicznie utrzymywały bardzo dobre tempo. Poprawie marży, która w kwartale poprawiła się o 5 bipsów, co jednak w tych warunkach jest niezłym wynikiem. Jak również ścisła kontrola kosztów ryzyka, no to wszystko pozwoliło zaraportować bardzo dobry wynik. Mieliśmy oczywiście tutaj element jednorazowy, podobnie jak wszystkie inne banki zaraportowaliśmy również zyski z transakcji sprzedaży akcji Visa. No, w naszym wypadku było to 263 miliony złotych, natomiast no, pragnę podkreślić, że z jednej strony udział tego w naszych dochodach był niższy niż w wypadku większości banków, które do tej pory zaraportowały. Z drugiej strony nawet bez tego dynamika, którą pokazaliśmy, była bardzo dobra.